Karty do głosowania nie będą spięte, to oficjalna informacja Państwowej Komisji Wyborczej. Nie będą też złączone w żaden inny sposób i to wyborca zadecyduje, czy weźmie udział w jednym, dwóch, czy wszystkich trzech głosowaniach. Przy tej okazji, w ramach cyklu Wybory 2023 przypominamy, jak oddać ważny głos i co należy zrobić, jeżeli wyborca będzie poza miejscem swojego zamieszkania. Do czwartku 12 października wyborcy mogą złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Pobranie zaświadczenia pozwoli oddać głos w gminie, w której będzie znajdował się wyborca, a nie w której na stałe mieszka lub jest zameldowany. Również do czwartku można pobierać zaświadczenia o prawie do głosowania. W dowolnym miejscu, nawet w sytuacjach losowych, gdybyśmy trafili do szpitala, w którym jest utworzony obwód odrębny, no ewentualnie do zakładu karnego również i, i gdzie tam obwód odrębny jest utworzony, to z takim zaświadczeniem możemy też tam w dniu głosowania również głosować. Zaświadczenie, tak jak mówię, możemy. Pobrać w dowolnym urzędzie na terenie całej, całej Polski. Tak naprawdę, w obojętnie jesteśmy w tej chwili na przykład na wyjeździe w Zakopanem, można pobrać tam iść sobie i, i pobrać. W każdym innym urzędzie również zostaje nam wydane. Do dnia 12 października. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć również poprzez e i profil zaufany. Przez aplikację M Obywatel można sprawdzić do którego okręgu wyborczego jesteśmy przypisani i gdzie znajduje się właściwy obwód. Komisja wyborcza przypomina też jak głosować, by nasz głos był ważny, a co powoduje, że wrzucona do urny wyborczej karta traci wagę. Wszelkie dopiski, bo takie się zdarzają, oczywiście, poczynione na karcie do głosowania, ale poza kratką, przeznaczoną na postawienie znaku X, nie wpływają na ważność głosu, więc nawet jeżeli ktoś porysuje tą kartkę, a tak naprawdę nie wstawi tam żadnego X. W, w, w polu przeznaczonym na to, no to nie wpływa to oczywiście na ważność. Ważne jest, żeby wyborca wyraźnie wskazał jakby swój zamiar, w jaki sposób głosuje, czyli postawienie znaku X przy konkretnym kandydacie. Jeżeli w wyborach do Sejmu w ramach jednej listy wyborca postawi więcej niż jeden X przy kandydatach, to głos wciąż jest ważny, jednak uznany na tego kandydata, który ma wyższą pozycję na liście. Bezaważne zostało uznane głosowanie w referendum należy wybrać jedną z dwóch możliwości na każde z czterech pytań. To głosowanie jest wiążące wówczas, gdy weźmie w nim udział ponad 50% uprawnionych do głosowania. Oczywiście, wyborca jak w każdej innej akcji wyborczej ma prawo odmówić wzięcia udziału w referendum. Wtedy komisja, przy w miejscu uwagi, w spisie wyborców oznaczy, że wyborca nie brał udziału w referendum, że wydano mu kartę bez referendum. Zapis winien brzmieć bez danej akcji wyborczej, czyli bez referendum, bez Sejmu, bez Senatu, bez Sejmu i bez referendum, bo różne mogą być konfiguracje. Natomiast to obowiązek jest komisji, żeby tą adnotację nanieść, dlatego że będą musieli rozliczyć karty. Do, głosowania. do wyborów pozostało 5 dni. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21. Do głosowania należy stawić się z dokumentem ze zdjęciem.